Witajcie. Kolejna nasza lekcja, taka teoretyczna, z tabulaturami, skala chromatyczna. Tym razem zajmiemy się znakami, które występują w samym na razie obrębie dźwięków w skali chromatycznej, którą się posługujemy. Czyli wcześniej, tam na tej wcześniejszej lekcji, była skala chromatyczna w tonacji A, w której mieliśmy dźwięki po kolei rozpisane. Już wam to pokażę. Od A do A. I szliśmy generalnie w tą stronę, czyli szliśmy od niskiego dźwięku do coraz wyższego po kolei. Czyli szliśmy wstępująco. Do tych dźwięków, które gramy właśnie wstępująco, dopisujemy dźwięk, dopisujemy znaczek krzyżyk. Czyli jeśli mamy A, to następnym dźwiękiem będzie A z krzyżykiem, B, C, C z krzyżykiem, D z krzyżykiem, F z krzyżykiem, G z krzyżykiem. Czyli generalnie do dźwięku, jakby jak przy wymawianiu, mówimy, dodajemy is, czy tam jakiś cis, gis, tego nie widać, gis i tak dalej, nie będę wszystkich wypisywać. Teraz takie znaczki, które się zwą bemolami. Bemol to po prostu, tak jak widać, jest to po prostu taki znaczek, tutaj napiszę na 5 linii, to jest po prostu taki mały znaczek B. No teraz można powiedzieć, na cholerę to. No, być może faktycznie na pewnych etapach nauki, na cholerę takie znaczki, takie zabawy, jednak jeśli faktycznie chcemy się zabrać w miarę profesjonalnie, w miarę tak z jajcem, żeby umieć też powiedzieć i pokazać pewne rzeczy, to trzeba było się tym zająć. No i teraz mamy taką sprawę, że jeżeli z drugiej strony idziemy od dźwięku niższego, przepraszam, albo wyższego, w zależności od jakiego dźwięku zaczynamy, bo możemy na przykład od najwyższego dźwięku na gitarze zacząć, na przykład od 24 próg, dźwięk E, najcieńsza struna, czyli generalnie najwyższy dźwięk, ale o co tutaj chodzi. Teraz jeżeli idziemy w drugą stronę, w tym naszym okręgu, który wcześniej rozpisywałem, to wtedy dźwięki nam też różne się tworzą. Dobra. O. Wszystko tutaj ładnie widać. No i teraz generalnie to jest zagrana tutaj jakaś tam skala od E, skala E jakaś, zagrana od zstępująco, czyli po prostu od wysokiego do niskiego. No i teraz naturalnie do dźwięku, który tutaj mamy, dopisujemy, nie będzie to dis, prawda, tylko to będzie E z bemolem, czyli S. Później będzie D, D z bemolem, czyli des. Przy pomocy naukowej mi lecą. Des. C. Nie ma żadnego znaczka. B. Później będzie B z bemolem. A z bemolem. Jest bemolem, F bez żadnego znaczka i E. Czyli mamy teraz taki ciąg dźwięków, trochę tutaj taki koślawy, ale to może dlatego, że ja po prostu nie umiem pisać. Powstał nam taki ciąg dźwięków, który właśnie rozpisujemy z dodaniem tego dźwięku bemol. To coś dodaje nam, jak wymawiamy, daje nam S. Na przykład des, S, jeśli chodzi o A z bemolem, to nam mówimy as. As, tak wymawiamy.
Jeśli chodzi o bez bemolem, to mówimy bez bemolem, bez bemol, ale generalnie ja używam, ja mówię po prostu to bez bemolem, bo wymawiam mówienie na to has, to troszeczkę mija się tutaj, widzimy B, mówimy has. Generalnie Amerykanie mówią na to B flat, czyli w języku angielskim, czy tam amerykańskim, czy tam piernik, B czyta się po prostu flat. Czy to jest oznaczenie tego znaczka po angielsku, czyli B flat, A flat, czy A flat, D flat i tam jakieś takie, te wszystkie rzeczy możemy mówić po angielsku, hiszpanować. W każdym razie, generalnie jak się wymawia, tak się wymawia. Chodzi, żeby się orientować w tym, o co tutaj chodzi. Wiadomo, to jeśli to obejrzy zaraz jakiś nauczyciel taki z jakiejś szkoły muzycznej klasycznej, takiej typowej, to zaraz powie, że tutaj jakieś są błędy w zapisie. W każdym razie, ja się stosuję do zapisu amerykańskiego i zupełnie mnie nie obchodzi, jak się w Polsce używa. Generalnie w Polsce zwykle jest coś nie tak, coś jest inaczej, więc właściwie staram się nie iść jak owca w stadzie i używać tego, co się w Polsce używa. Idziemy z duchem postępu, a poza tym bardzo dużo jest opracowań amerykańskich, które tam tylko i wyłącznie używają tego ciągu dźwięków, co pokazywałem, czyli tego ciągu alfabetowego A, B, C, D, E, F, G. I ja tak samo używam i wy też możecie używać tego. Nic się wam nie stanie. Poza tym coraz częściej już jest to wprowadzane. Nawet w opracowaniach takich przez różnych podręcznikach też już widzę, że coraz częściej jest używane określenie B flat, czy tej literki B wstawianie. Więc to nie jest żaden grzech. Więc jeśli ktoś zacznie wam ubliżać, to po prostu możecie mu śmiało powyklinać go. Na koniec jeszcze chciałem pokazać, a to może zrobię następną lekcję w każdym razie, moje piękne zdjęcie po prostu boskie. O, tararam. To zrobię następną lekcję, to czekajcie i bądźcie czujni.